Bartek, Arkadiusz Smoleński, będzie kaleką. Po strzelaninie w 1409 roku odcinku M jak miłość chłopak uli, Iga Krefft, nigdy nie odzyska sprawności. W 1413 roku odcinku M jak miłość bandyci, którzy napadli na kantor i strzelili do Lisieckiego, zostaną schwytani przez policję. Jednak Bartek wciąż będzie obawiał się ich zemsty i tego, że już do końca życia będzie upykał na jedną nogę. Poznajcie szczegóły nowych odcinków M jak miłość. M jak miłość, odcinek 1413, poniedziałek, 21:01.2019 o godzinie 20:55 w TVP2. W 1409 odcinku M jak miłość Bartek zachował się jak bohater. Nie zgodził się na udział w napadzie na kantor, ale znając plany bandzierów postanowił uratować życie właściciela lokalu. Lisiecki o tajnej misji nie powiedział nawet uli. Jego sekret szybko wyszedł na jaw, gdy na miejscu doszło do strzelaniny, a Bartek z głęboką raną ledwo doczołgał się do siedliska. Mostowiakówna znalazła krwawiącego partnera w łazience i od razu pobiegła błagać Marysię, Małgorzata Pieńkowska, o pomoc. Rogowscy udzielą Bartkowi opieki medycznej, bo chłopak nie będzie chciał jechać do szpitala. Powód. Lekarze mają obowiązek powiadomić policję o rejni postrzałowej, a on boi się powrotu do więzienia. Choć nie zrobił nic złego, jest przecież głównym podejrzanym w sprawie napadu na kantor. Unikanie szpitala szybko okaże się błędem. W 1413 roku odcinku M jak miłość szajka bandzierów zostanie schwytana przez policję, ale to nie pocieszy Bartka. Lisiecki wciąż będzie obawiał się ich zemsty i tego, że do końca życia będzie kaleką. Wciąż będzie bowiem utykać na postrzeloną nogę i być może już nigdy nie odzyska sprawności. Lisiecki będzie przerażony, bo uzna, że jego niepełnosprawność będzie przeszkodą w znalezieniu pracy. Chłopak i tak ma pod górkę jako były więzień, a teraz może być jeszcze trudniej. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.